Atopowe zapalenie skóry, zwane także egzemą, to przewlekła choroba skóry, której jednym z kluczowych elementów leczenia może być odpowiednia dieta. Zmiana nawyków żywieniowych pomaga nie tylko łagodzić objawy, takie jak świąt i zaczerwienienie skóry, ale także zmniejszać częstotliwość nawrotów. Właściwe odżywianie wpływa na stan zapalny w organizmie, a dieta przeciwzapalna może być cennym wsparciem w terapii egzemy. Dieta przeciwzapalna opiera się na spożywaniu produktów, które pomagają redukować stan zapalny w organizmie, co ma wpływ na poziom białka C-reaktywnego w CRP, wskaźnika zapalenia. Dzięki temu możliwe jest obniżenie ogólnego stanu zapalnego w organizmie, CO przekłada się na zmniejszenie intensywności objawów skórnych. Jednym z głównych składników diety przy egzemie są kwasy tłuszczowe omega-3, które wykazują działanie przeciwzapalne. Kwasy te, obecne w tłustych rybach, np. łosoś, makrela, siemieniu lnianym i orzechach włoskich, mogą pomóc złagodzić świąt i podrażnienia skóry, CO przynosi ulgę pacjentom z AZS. Kolejnym istotnym elementem diety przy AZS jest unikanie potencjalnych alergenów, które mogą nasilać objawy choroby. Często uczulające produkty to m.in. mleko krowie, białka jaja kurzego, pszenica, soja, orzeszki ziemne, owoce cytrusowe, kakao, ryby, owoce morza oraz niektóre warzywa. Spożycie tych produktów może prowadzić do zaostrzenia stanu zapalnego skóry, dlatego warto rozważyć wykonanie testów alergicznych. Dzięki nim możliwe jest ustalenie indywidualnych alergenów i stworzenie diety eliminacyjnej, w której unika się pokarmów wywołujących niepożądane reakcje. Dieta eliminacyjna powinna być jednak przeprowadzana pod kontrolą lekarza lub dietetyka, ponieważ wykluczenie pewnych grup pokarmowych wiąże się z ryzykiem niedoborów żywieniowych. Ważne jest, aby dieta była zbilansowana i dostarczała wszystkich niezbędnych składników odżywczych, takich jak białko, zdrowe tłuszcze, witaminy i minerały. Wprowadzenie zrównoważonych źródeł białka i węglowodanów oraz spożywanie dużej ilości warzyw, zwłaszcza tych bogatych w antyoksydanty jak szpinak, brokuły, papryka, może wspomóc regenerację skóry i zmniejszyć stan zapalny. Zmiana diety i wprowadzenie nawyków żywieniowych opartych na zasadach diety przeciwzapalnej mogą znacząco poprawić jakość życia osób z AZS. Pamiętajmy jednak, że dieta to tylko jeden z elementów wspierających leczenie tej choroby. W przypadku zaostrzeń lub ciężkich objawów AZS zawsze warto skonsultować się z lekarzem, który dobierze odpowiednie leczenie farmakologiczne lub terapię miejscową. Informacje zawarte w tym nagraniu stanowią moje własne omówienie tematów opartych na źródłach wymienionych w bibliografii. Nagranie ma charakter edukacyjny i informacyjny, a wszelkie przedstawione treści nie stanowią porady medycznej, psychologicznej ani żadnej innej porady specjalistycznej. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia lub innych kwestii wymagają konsultacji z odpowiednim specjalistą.